Jak nie skończyć pierwszej randki w łóżku? Jak nie skończyć związku po pierwszej kłótni? Dzisiaj przepis na radzenie sobie z pobudzeniem seksualnym, zakochaniem, gniewem i złością. Mira Jankowska, zapraszam. Mistrzowska Akademia Miłości. Dobry wieczór Państwu. Mam wielką przyjemność dzisiaj zdać Państwu króciutką relację z tego, co się działo, kiedy w Centrum Kultury Dobre Miejsce mieliśmy okazję po raz który, 30 któryś już z kolei, prowadzić, realizować widowisko edukacyjne Mistrzowskiej Akademii Miłości Kobieta plus Mężczyzna, czyli Twoje szczęście jest w Tobie. I w ten sposób rozpoczęliśmy czwarty rok pracy. Proszę sobie wyobrazić, że masa ludzi przewinęła się przez scenę, że wielu ludzi było na widowni, wielu ekspertów pojawiło się podczas tych widowisk, Państwo też korzystają z ich porad, wiedzy, mądrości, doświadczenia. Wielu ludzi opowiedziało swoje historie życiowe, czyli to, co się im przytrafiło, co przeszli, w czym wygrali, w czym mieli porażki, ale też potem odbili i dzisiaj żyją pełną parą. I muszę powiedzieć, że pozwoliliśmy sobie wręczyć doktoraty honoris causa Mistrzowskiej Akademii Miłości czterem osobom. Profesorowi Tadeuszowi Stępniowi, przeuroczemu panu, który rzeczywiście jest prawdziwym profesorem, wykłada w Szkole Głównej Handlowej, jest logikiem, filozofem, religioznawcą i naszym przyjacielem. Wręczyliśmy taki doktorat honoris causa Joannie Sałajczyk, która prawie od początku jest z nami, może nawet ze mną bardziej jeszcze od początku, kiedy rodził się pomysł Mistrzowskiej Akademii Miłości. I kiedy zaczęłam zdawać sobie sprawę, jak ważna to jest dziedzina, nie tylko w rozwoju relacji między mężczyzną a kobietą, ale także w świadomości samego siebie, czyli kim jestem, także jako jednostka społeczna, czyli potem w pełnym rozwoju osobowościowym, także zawodowym. I dwa doktoraty poszły do rąk Bożenki i Bogusia Bernardów, których Państwo pewnie dobrze kojarzą z audycji porannych Życie jest piękne. I też naszych przyjaciół, którzy wielokrotnie występowali na MAM i dzielili się swoim doświadczeniem i tutaj podczas tych audycji i na żywo w trakcie tego widowiska. Spotkanie było bardzo mocne, dlatego że jednym z takich ważniejszych momentów było wystąpienie pani Iwony Ruść, która jest, jak to powiedziała sama, magistrem do sześcianu i niezwykle utalentowaną, dowcipną, mądrą, młodą kobietą, ale jednocześnie osobą, która wiele pokonała w swoim dochodzeniu do szczęścia, bo ma problem z mową. Natomiast najpiękniejsze jest to, że ta niemożność mówienia, swobodnego mówienia powoduje, że ona wzmacnia się i pokazała nam, jak można przekraczać swoje ograniczenia. Coś niebywałego. Dostała owacje na stojące od kilkuset osób. Po raz pierwszy się to zdarzyło. Bardzo dziękuję za wystąpienia wszystkim gościom, bo ich było jeszcze wielu, ale najbardziej chcę podziękować osobie, której osobiście dużo zawdzięczam i której mam dużo zawdzięcza, mianowicie księdzu Bogusiowi Jankowskiemu, który jest gospodarzem miejsca, czyli Centrum Kultury Dobre Miejsce, świetnym menadżerem tego obiektu w sensie promocji miejsca, pomysłodawcą bardzo twórczych, naprawdę dobrych inicjatyw, dobrego miejsca. Tym bardziej chcę mu podziękować, że nie zdołałam tego zrobić w trakcie i przykro mi z tego powodu, ale myślę sobie, że to, co nam się nie uda z przyczyn, powiedziałabym, od nas niezależnych, bo czasami człowiek nie jest w stanie czegoś ogarnąć, tym bardziej można nadrobić wtedy, kiedy sobie to uświadomi i zobaczy, jak ważny człowiek obok jest. Jak piękny i dobry, bo też wielokrotnie doświadczałam jego takiej ludzkiej porady, wsparcia, towarzyszenia. Ksiądz Bogus Jankowski jest, mogę powiedzieć chyba,
moim przyjacielem, nie wiem, czy on się będzie chciał tak określić, to w tym momencie jest mniej istotne. Natomiast ja wiem, że mogę na niego liczyć. Księże Bogusiu, jeśli ksiądz słucha tych słów, to proszę przyjąć moje najpiękniejsze podziękowanie za te 2 lata wspólnej pracy w dobrym miejscu i za to, że wydaje mi się, że udaje nam się razem robić naprawdę dobre rzeczy. No i oby tak dalej się toczyło. Kłaniam się księdzu nisko za te wszystkie sale, których nam ksiądz użycza, za autobusy, które ksiądz wcześniej organizował i opłacał, żeby można było przywozić wielu ludzi, także ten kawałek właściwie prawie że z centrum na Dwaitis 3, i za mnóstwo innych dobrych rzeczy, których nawet nie sposób tutaj wymienić, bo tego było dużo, łącznie z udostępnianiem sali dla takich balowych, powiedziałabym, imprez. To piękne, że są tacy ludzie i pięknie, że jest takie miejsce, które jest mecenasem też dobrych inicjatyw, dobrych filmów, dobrych widowisk, dobrych spektakli. Czuję się, że tam się dzieją dobre rzeczy i to jest takie centrum, które może poruszać do myślenia, do rozwoju, do bycia bardziej sobą. Tyle naszych wspominek, tyle podziękowań i wszystkim Państwu, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do rozwoju tego przedsięwzięcia, tego dzieła, z całego serca dziękuję. Mistrzowska Akademia Miłości. I teraz wracamy, proszę Państwa, już do tematu głównego dzisiejszego wieczoru Mistrzowskiej Akademii Miłości w Radiu Plus Warszawa, a mianowicie... Czy istnieje przepis na radzenie sobie z pobudzeniem seksualnym, zakochaniem, gniewem i złością? Z nami pan Szymon Grzelak, doktor psychologii, autor programu edukacyjnego Archipelag Skarbów, przeznaczonego dla młodzieży. Jednocześnie wiceprezes zarządu Fundacji Homo Homini imienia Karola de Foucault. Panie Szymonie, jak to jest? Można sobie radzić z pobudzeniem seksualnym, jak się jest młodym, no zwłaszcza mężczyzną? Ja myślę, że to jest taki jeden z zasadniczych tematów w dojrzewaniu mężczyzny i kobiety i w takiej sytuacji kulturowej, kiedy miłość w wersji serialowej, filmowej jest pokazywana w takim skrócie. Poznają się, łączą ich uczucia, podejmują kontakty seksualne, to wszystko idzie jakoś tak szybko, samoistnie w scenariuszach. I z takiego właśnie świata medialnego młodzi ludzie na etapie, kiedy się kształtują, kiedy tworzą sobie jakieś wzorce budowania związków, no nie mogą się nauczyć, jak sobie radzić z pobudzeniem seksualnym. Wychodzi na to, że właściwie nie trzeba sobie radzić, po prostu trzeba spontanicznie przeżywać swoją seksualność wtedy, kiedy coś się poczuje. No ale to już nie działa w momencie, kiedy chcemy budować poważny związek. I w tamtej audycji ponad miesiąc temu poruszaliśmy taki temat, dlaczego w ogóle warto czekać z seksem, dlaczego warto odkładać kontakty seksualne. Ja nie chcę do tego wracać, ale w momencie, kiedy na przykład spotykam się z młodzieżą, kiedy rozmawiam o tym z gimnazjalistami, licealistami, studentami, pojawia się takie pytanie często. No dobrze, powiedzmy, że jesteśmy przekonani, że warto czekać z seksem i takich przekonanych to jest już coraz więcej stopniowo. Ale jak to robić? Jak wobec tego sobie radzić ze pohamować sobą? Się, tak? Na te jak swoje ewentualnie naturalną... się pohamować? Jak rozwijać? Siłę. Co robić na takiej randce? Jakie przyjąć zasady, żeby to nam wychodziło? Ja myślę, że można tutaj podzielić sprawę radzenia sobie z pobudzeniem seksualnym na takie 2 etapy. Pierwszy to jest jeszcze, kiedy nie mamy takiej osoby, z którą moglibyśmy się spotkać. I to jest bardzo ważne, bo różne bodźce seksualne się pojawiają. Na pewno w taki naturalny sposób, dużo bardziej otwarci i chłonni tutaj są chłopcy, którzy ze względu na to, że się pobudzają po prostu przez bodźce wzrokowe, no to wystarczy jakaś gdzieś nagość w reklamie, w internecie, gdziekolwiek i już to pobudzenie jest. No i ono przychodzi właściwie u progu okresu dojrzewania. Bardzo często w takim momencie, kiedy jeszcze dorośli w otoczeniu najbliższym nie wpadli na pomysł, że warto z dzieciakiem o tym porozmawiać, bo... No bo czyli w jakim chłopak... wieku, powiedzmy, żeby to tutaj dookreślić? No właśnie, tak? Dość często się tak to rozumie, że ten okres dojrzewania, no to już tak po chłopaku widać, że już tam taki się robi męski, ale przecież te hormony ruszają wcześniej, właśnie jeszcze nie widać, a one już ruszają.
To różny wiek może być. Może to być 11 lat, 12, 13. Myślę, że w większości wypadków rozmowy na te tematy mogą być spóźnione o jakieś 2-3 lata, kiedy się próbuje rozmawiać z chłopakiem, który ma 14, 15, 16 i takie bodźce typu pobudzenie właśnie on już od dawna to odczuwa i być może nikt z nim nie rozmawiał. Zresztą o takich wewnątrzrodzinnych rozmowach to też między innymi pisze w tej książce Dziki Ojciec, tutaj będziemy mieli jako prezent też dla kogoś. Tak, to za chwilkę wyjaśnimy Państwu. Powiem, tak. Natomiast jak już się pojawia taka sytuacja, że ten młody człowiek to może przeżywać to pobudzenie, bardzo ważne jest towarzyszenie, najlepiej przez dorosłego mężczyznę i jakieś rozmowy. Jakaś edukacja w tym zakresie. Ja staram się, pracując z młodzieżą, trochę to jakoś ubarwiać. Rozmawiamy sobie z takimi na przykład gimnazjalistami o tygrysach. O tygrysach, to jest pomysł nie mój, to jeszcze pochodzi od takiego Janka Kraski, bardzo fajnego nauczyciela z Wadowic. Później to Grzegorz Paś przerabiał, ja jeszcze to bardziej wzbogacałem. Chodzi o to, żeby rozmawiać z młodzieżą o takich właśnie trudnych żywiołach, na przykład jak pobudzenie seksualne pod jakąś metaforą. Mhm. A tygrys to jest takie zwierzę, które jest potężne, silne, groźne, ale zarazem piękne. I z jednej strony tak jest z tygrysem i tak jest z pobudzeniem seksualnym, że to piękno i tą siłę można w jakiś dobry sposób wykorzystać, ale może ona być zagrożeniem. I myślę, że to jest bardzo taka dobra poetyka rozmowy o pobudzeniu seksualnym. Pokazywać bardzo pozytywny, piękny potencjał seksualności. To jest coś dobrego, to jest coś, co cię otwiera, powoduje, że interesujesz się dziewczynami, kobietami, ale jeśli zostanie tylko to, jeśli poprzestaniesz na tym, że pociągają cię jako młody mężczyzna dziewczyny, no to, no cóż, akurat ten aspekt u mężczyzny przychodzi samoistnie. To mu przychodzi łatwo. Trudnością dla mężczyzny jest stopniowe rozwijanie po trochu umiejętności nawiązania kontaktu emocjonalnego, duchowego, intelektualnego z kobietą. Tu się musi rozwijać, a żeby tu się mógł rozwijać, to musi sobie radzić z tym pobudzeniem. Czyli nie może odpowiadać na te bodźce, które się pojawiają gdzieś, właśnie czy w jakiejś pornografii, chcianej czy niechcianej, czy przychodzącej po prostu samoistnie, że on to podejmuje i to przeżywa. Jest pytanie, jak sobie radzić. My takie konkretne wskazówki, cały czas mówimy o etapie, kiedy jeszcze chłopak nie jest z dziewczyną, kiedy po prostu, zresztą tak samo one są aktualne dla dziewczyn, nie tylko dla chłopaków. I są proste wskazówki. Pierwsza z nich na przykład mówi, żeby nazwać po imieniu to, co się czuje. To, co się dzieje w człowieku, to, tak? To, co się we mnie dzieje. Mhm. Jeżeli czuję pobudzenie, żebym to sam przed sobą nazwał. To jest pobudzenie seksualne. To jest bardzo ważne, bo przy każdej emocji, którą przeżywamy, moment uświadomienia sobie tego powoduje, że możemy wtedy podjąć decyzję, co ja z tym zrobię, skoro już wiem, że to jest pobudzenie. Druga rzecz, która jest ważna, to żeby rozumieć, że opłaca mi się ćwiczyć swoją siłę radzenia sobie z pobudzeniem seksualnym poprzez to, żeby jakby nie ulegać temu pobudzeniu, bo ono będzie, jakby siła pobudzenia prowadzi nas do tego, no, że jakby mamy ochotę podjąć dalej tą sytuację. No można w skrajnych warunkach oglądać tą pornografię, oglądać, w końcu doprowadzić do masturbacji i właściwie nie da się w tym zatrzymać. Bardzo prosta droga do uzależnienia, bardzo prosta droga do oderwania w sobie zdolności do kontaktu całościowego z drugą osobą. Człowiekiem, z drugą osobą, właśnie z emocjami, duchowością, intelektem i tylko będzie po prostu czysta reakcja fizjologiczna. Więc trzeba jakoś nad tym panować, tym kierować, jako pozytywną siłą, która dzięki temu, że będziemy nad nią panować, że ją jakoś w sobie oswoimy, tak jak właśnie tego tygrysa, to my będziemy jej panem, a nie ona naszym. Ten potężny tygrys pobudzenia łatwo się staje naszym panem, kiedy się nie uczymy z nim radzić. Jak już nazwaliśmy, czuję teraz pobudzenie, no to kolejna rzecz. Jeśli na przykład źródłem tego pobudzenia jest pornografia, powiedzmy pornografia jakaś, nie wiem, nagość widziana gdzieś, unikaj pornografii, bardzo konkretna wskazówka, unikaj pornografii. Generalnie bardzo dobra strategia, ludzie na przykład uzależnieni od seksu doskonale to rozumieją, bo dla nich drogą wyjścia w ogóle jest to, że muszą całkowicie w ogóle się odcinać od treści pornograficznych. Unikaj po to, żeby twój okres dojrzewania, żeby twój czas przygotowywania się do budowania związku upływał na takim niskim poziomie pobudzenia seksualnego. Dlatego, że ktoś, kto cały czas ma kontakt z jakąś formą pobudzenia, ciągle na jakimś takim wysokim C pod tym względem funkcjonuje, w rezultacie jak spotka tą dziewczynę, czy jak dziewczyna spotka tego chłopaka,
no to praktycznie już z marszu ma utrudnione radzenie sobie z tą sferą, bo te wszystkie obrazy, te wszystkie przeżycia wirtualne zaczyna no jednak siłą rzeczy przenosić w rzeczywistość, bardzo ciężko sobie radzić. Więc nad taką potężną siłą pobudzenia łatwiej sobie radzić, kiedy trzymamy ją w pewnym uśpieniu do momentu, kiedy jej nie uruchomimy w pełni. Świadomie. Świadomie, w związku z wybraną osobą na całe życie, której ślubowaliśmy miłość i tak dalej. No ale to nie dla każdego jest do zrobienia, unikaj kontaktu z pornografią. Więc kolejna wskazówka, przerwij kontakt z pornografią wtedy, kiedy pobudzenie zaczyna rosnąć. Bo ktoś na przykład nie udało mu się, tak? On już tam jest, już tam jest w tym internecie, sięgnął po czasopismo, ogląda film i widzi, że ten film coraz więcej ma scen erotycznych. Zaczyna uświadamiać sobie, oglądam już nie po to, że to jest piękna akcja, tylko chcę zobaczyć kolejną erotyczną scenę. Przerwać kontakt, bardzo fajna rzecz. My w badaniach nad naszym programem Archipelag Skarbów wykryliśmy coś takiego, że młodzież po tym programie, gdzie uczymy też radzenia sobie z pobudzeniem seksualnym, miesiąc po mamy większą część młodzieży, która przerywa kontakt z pornografią. Ale jeszcze nie zmniejsza nam się ilość osób oglądających pornografię. Pół roku później pojawia się efekt, że mniej oglądają pornografię. To jest bardzo ciekawy proces, jak się okazuje, że taki młody człowiek, kilkunastoletni, najpierw musi przejść często przez doświadczenie, że on się z tym zmaga, zanim osiągnie sukces. Bardzo naturalne i bardzo fajne. I krótko można powiedzieć, że ta sama strategia, unikaj pornografii, przerwij kontakt z pornografią, można ją przenieść na też sytuację takich pierwszych spotkań, pierwszych randek, gdzie pierwszą taką ogólną wskazówką jest unikaj bliskości fizycznej na randce, po to, żeby rozwijać tą bliskość na innych płaszczyznach. Najpierw ta płaszczyzna akurat seksualna jest najłatwiejsza i też z różnych powodów może zaciemniać obraz tej relacji, prawdziwy obraz drugiej osoby. Oraz, jeśli się zagalopujesz, przerwij ten kontakt fizyczny na randce, zanim to pobudzenie dojdzie do rozmiaru, że nie będziesz potrafił go powstrzymać. Tylko, że tu już dochodzimy do sytuacji randek, spotkań i to jest jak gdyby już inny etap. I tutaj na prośbę młodzieży żeśmy bardzo szczegółowo analizowali I dajemy takie bardzo konkretne wskazówki młodym ludziom, jak sobie radzić właśnie w spotkaniu sam na sam. Jak to robić, jakie zasady przyjąć. Myślę, zdradzi pan coś z tych rad? No chętnie zdradzę. To poproszę. Ale najpierw takie pytanie zadam, no słuchacze nie mogą na nie odpowiedzieć. To co do ale mnie. Ale pani mogę zadać, tak. Takie pytanie zadawaliśmy młodzieży w gimnazjalnej, druga, trzecia klasa gimnazjum. I było do wyboru. Jaką randkę byś wolał? Odpowiadali łącznie chłopcy i dziewczyny, tutaj mam odpowiedzieć. Czy taką, na której jest pobudzenie seksualne i dążenie do kontaktu seksualnego, czy taką randkę, na której jest rozmowa i bliskość psychiczna? No i jak pani myśli, ile procent młodzieży wolałoby taką randkę, na której jest pobudzenie i dążenie do kontaktu seksualnego? W procentach mam panu podać? Procenta. Ja myślę, że będzie w sumie chyba niedużo. Czyli ile? No powiedzmy, nie wiem, 30. 30. No, jak się zapytać młodzieży o to, to oni mają taki odbiór siebie samych. Młodzież ma taki odbiór siebie samych poprzez pryzmat właśnie tego, co się o nich mówi na przykład w mediach, albo co mówią osoby, które się przechwalają swoimi doświadczeniami. Wobec tego im się wydaje, że większość. Jak pytamy o to młodzież, teraz niedawno pytałem, gdzie tam byliśmy pod Kielcami, prowadziliśmy program, 60%, 70%, 80% tak myśli. Tymczasem z naszych badań wynika, że 14% młodzieży tak myśli, 19% trudno im się zdecydować, jak by woleli, 67%, że woli rozmowę i bliskość psychiczną. Czyli widać, że to nie tylko dziewczyny, że również wśród chłopaków jest bardzo dużo chłopaków takich, którzy by woleli stopniowo rozwijać związek, tylko że młodzież tak mocno jest przytłoczona, ja bym to nawet powiedział, takim stereotypem, presją. No skoro się decydujesz, to moja dziewczyna, skoro już się spotykamy, to na pewno ona oczekuje i na pewno tak trzeba, że wtedy już jak to jest moja dziewczyna, to ja muszę jakoś o nim dotykać, inaczej ona się poczuje odrzucona. Musimy wchodzić w te sprawy seksualne. Dosłownie trzeba dzieciakom, trzeba młodzieży mówić, masz prawo decydować sam. Ty decydujesz, możesz rozwijać rozwiązek w inny sposób. I takie przykładowe, konkretne podpowiedzi, konkretne rady, jakie im dajemy, jak się coś zaczyna między chłopakiem i dziewczyną. I teraz myśmy kombinowali, jakie my możemy dać na takim masowym programie setka, dwusetka młodych ludzi, tak? Przecież ich pierwszymi wychowawcami są rodzice. Jakie możemy dać wskazówki, które będą pomocne tym młodym ludziom, a jednocześnie, które nie spowodują, że my jakby wejdziemy między tego młodego człowieka a rodziców. No i żeśmy takie konkretne wskazówki
opracowali, które dają gwarancję, że ten tygrys pobudzenia, ta potężna siła, nie wymknie się spod kontroli. One są bardzo radykalne. Pierwsza z nich, poznawaj tę osobę najpierw, gdy jesteś wśród innych, bez spotkań sam na sam. Różne amerykańskie takie ruchy wstrzemięźliwościowe to nawet proponują, że w ogóle takie zakazy w niektórych protestanckich na przykład wspólnotach są, że na przykład do 16 roku w ogóle, albo nawet do 18, tylko randki grupowe i tak dalej, takie rzeczy. No my tego w polskich warunkach nie proponujemy, ale warto pomyśleć o tym. Dopóki nie ma spotkań sam na sam, możesz tę osobę poznawać, jaka jest wśród innych, w naturalnych warunkach i nie ma pewnego napięcia. Takie napięcie, że jestem sam na sam dla takiego 15-16-latka jest bardzo trudne do zniesienia. Więc zwróć na to uwagę, że to jest pierwszy fajny etap, który jest korzystny. Druga rzecz, poznawaj dziewczynę, chłopaka w życiu codziennym z rodziną, obowiązkami, nauką, a nie tylko właśnie jakaś impreza, kino, wolny czas, spacer, dyskoteka, dlatego że wtedy ta osoba prezentuje tą najlepszą stronę siebie samego, a rodzina, obowiązki, nauka, święta, problemy, choroby najbliższych, to są te sytuacje, w których poznajesz prawdziwy charakter. Jest to bardzo przydatne, żeby tego nie zabrakło w tych spotkaniach. Czyli żeby poznawać prawdziwego człowieka w jego życiu codziennym. W jego życiu codziennym. We wszystkich sferach. I jaki jest wobec innych, a nie tylko wobec mnie. Bo jak dzisiaj wobec siostry czy mamy jest bez szacunku, opryskliwy i nieprzyjemny i oszukuje, no to w pewnym momencie taki będzie wobec ciebie. Po prostu on się nie może rozdwoić. On po prostu jakiś jest. Mhm. Teraz ma odświętny wizerunek dla osoby, której się stara przypodobać, nie? A za chwilkę go straci. I teraz tak, poznawajcie się dużo rozmawiając, rozmawiaj szczerze, ale czekaj z najgłębszymi zwierzeniami. Bardzo ważna wskazówka. Z jednej strony szczerze rozmawiaj. Teraz im młodszy wiek poznających się osób, tym bardziej warto, żeby czekały ze zwierzeniami. To jest przy okazji też wskazówka do radzenia sobie z drugim takim potężnym tygrysem, który w nas jest, tym tygrysem zakochania, tą potężną siłą zakochań. Zakochujesz się w kimś, masz ochotę się zwierzyć ze wszystkiego i to jest fajna strategia budowania związku. Na przykład dla dwojga 30-latków, którzy poznali się w jakiejś, nie wiem, mocnej chrześcijańskiej wspólnocie, po godzinie rozmowy widzą, że nadają na tych samych falach, po kilku dniach już się zwierzyli z różnych rzeczy, a po miesiącu to w ogóle mogą się sobie oświadczyć i iść do ślubu. Ale z młodzieżą jest zupełnie inaczej. Przecież we wcześniejszym wieku jesteśmy delikatni, mamy takie... To nasze wnętrze jest takie jakby jeszcze niezaprawione cierpieniami. Jak odkryje swoje serce przed chłopakiem, przed dziewczyną, często jest tak silne potem przywiązanie do tej osoby. Trudno ją potem rzucić. Poza tym nieraz jest tak, że mam wrażenie, że podzieliłem się czymś, co bym w życiu nie powiedział, gdybym wiedział, że z tą osobą się rozstanę. Także bardzo mądra strategia czekać z tymi zwierzeniami. Najgłębszymi to nie jest nieuczciwość, to jest po prostu pewna strategia budowania związku. A proszę mi dookreślić, co pan rozumie przez te najgłębsze zwierzenia. Przepraszam, że tak dopytuję. Nie dam konkretny przykład. Oczywiste, ale... Komu to najbardziej grozi? Największe zagrożenie takich bardzo intymnych zwierzeń dotyczy osób wychowujących się w trudnych rodzinach, skonfliktowanych, gdzie jest dużo cierpienia, problemów. Te osoby tęsknią za tym, żeby z kimś się czymś podzielić. Jeżeli taki chłopak, to jest stereotypowa sytuacja, smutna, ale częsta, którą spotykam w różnych miejscach Polski. Dziewczyna, która ma lat 15, która ma fatalną sytuację w domu, ojciec odszedł, alkohol, w ogóle różne rodzaje problemów. I ta dziewczyna ma chłopaka, często kilka lat starszego. I pięknie się zaczyna, zakochują się, ona zaczyna mu się zwierzać ze wszystkiego, pięknie się rozwija związek. W pewnym momencie chłopak coraz bardziej chce seksu. Coraz mniej ona czuje, że on się nią interesuje. Ona się z nim przywiązała, bo się zgodziła na ten seks, bo jest taka niedokochana, że już się zgodziła. Zgodziła się na te zwierzenia, więc już jakby czuje, że mu to serce, to wnętrze też oddała. I w pewnym momencie ona widzi czarno na białym. Ten chłopak mnie niszczy, to jest zły związek. I ona po prostu nie ma siły go rzucić. Dlatego tak samo jak warto czekać seksem, żeby mieć siłę na przykład rzucić osobę, która po czasie dopiero się okaże, że się nie nadaje. Znaczy, może nie tyle rzucić, ile zostawić. Rozstać się. Mhm. Tak. Tak samo działają zwierzenia. I to także tu jest szczególna przestroga do osób, no znowu kolejny schemat, to znają ludzie, którzy pracują z osobami z problemem alkoholowym. Córka alkoholika poznaje syna alkoholików, tak, i mają ten sam problem, nieleczony, nie chodzili na żadne zajęcia, nie są świadomi tego problemu, zaczynają się sobie zwierzać i mamy kolejne małżeństwo, w którym jedno będzie alkoholikiem, a drugie współmałżonkiem alkoholika. To w takim scenariuszu pani też na pewno zna takie sytuacje. Znam, ale gdyby pan, zróbmy taką mini dygresję i proszę powiedzieć, no, bo wielu ludzi może gdzieś z tyłu głowy mi, Boże, no to mój przypadek, czy moich bliskich, żeby zobaczyć, co jest specyficzne dla osoby, która miała taki problem w domu, czyli jest albo dzieckiem z rodziny alkoholowej, albo
żoną albo we własnym domu rodzinnym? To znaczy generalnie, oczywiście ja tu nie chcę bardzo tego rozciągać, ale generalnie dwie rzeczy. Po pierwsze, jeżeli ktokolwiek słucha, a nie jako młody człowiek, który jeszcze przygotowuje się do budowania związku, nie jako rodzic, tylko zaczyna słuchać jako dorosły, który przeżył życie i nagle analizuje pod kątem tego, a może jakieś błędy popełni, a może coś, to jest dość błędna ścieżka. Ja w tej chwili mówię o rozmowach z młodzieżą, o podejściu, jak tutaj młodzi ludzie, 20 parę lat, ewentualnie niektóre rzeczy mogą być jeszcze aktualne, lub z perspektywy rodzica, tak, czy wychowawcy. Także tu bym prosił, żeby być ostrożnym z analizowaniem własnych związków. To jest trochę inna sytuacja. Natomiast jeśli chodzi o sprawę alkoholową, bardzo powszechny w Polsce problem. Jest w tej chwili bardzo szeroka gamma pomocy. Na szczęście duża część tej pomocy jest bezpłatna. Jeśli ktoś jest z żoną, no to po prostu są różne grupy dla współzależnionych, edukacyjne, terapeutyczne, wspólnoty Al-Anon. Są grupy dla młodzieży, jakieś Alatiny. Nie wiem, jaka jest w tej chwili kondycja Alatinów, ale są różne formy. Alatin. A jak to się pisze? Orety, jak się pisze, już nie pamiętam. Al-Anon, wystarczy... Al-Atin to jest takie dla młodzieży. Wiem, że były kłopoty. Ja w tym trochę siedziałem na początku lat 90. One się jakoś tam rozwijały wtedy. Tak. Ale to było tak, że jedna grupa się rozwijała gdzieś na przykład na Belgijskiej w Warszawie. Potem siadła, potem jakaś inna gdzieś tam na Żoliborzu, na Żeromskiego. No, myślę, że w tej chwili w internecie łatwo znaleźć takie miejsca. Ale są też grupy edukacyjne, terapeutyczne dla dzieci alkoholików. No i jest fantastyczna sprawa, czyli rozwijający się coraz szerzej taki ruch pomocy dla dorosłych dzieci alkoholików. To jest DDA? DDA, czyli jak ktoś ma 18, 20, 25 lat, to ja pomagając na przykład indywidualnie ludziom, którzy mają problemy, to widzę ogromną nadreprezentację właśnie osób, które są dorosłymi dziećmi alkoholików. Przychodzą z problemem małżeńskim, seksualnym, samotności, uzależnienia od seksu, a gdzieś tak grzebnąć głębiej, okazuje się, że to jest dorosłe dziecko alkoholika. To jest w naszym społeczeństwie bardzo poważny, częsty problem. Na szczęście są formy pomocy. Jedyne, na co trzeba być uważnym, to żeby... Jeśli to jest taka czysto świecka terapia, która potrafi być czasami bardzo dobra, żeby być ostrożnym, jeśli osoba, która to prowadzi, nie szanuje wiary kogoś, kto korzysta z pomocy. Bo można szanować, można zrobić dobrą terapię DDA z pełnym szacunkiem do wartości duchowych człowieka. Mhm. Jak tego szacunku nie ma, to albo trzeba korzystać mimo tego, albo szukać innego miejsca. Ale ja bym jeszcze prosiła pana o kilka cech, które możemy w sobie rozpoznać, tak? Jako osoby, które otarły się o ten problem w domu na przykład. To co to może być? Jak to zdiagnozować? No bo ktoś powie, no to dobrze, mój tato pił alkohol, tak, ale ja wcale nie jestem dzieckiem DDA, czyli dorosłe dziecko z rodziny alkoholowej. Chyba trochę mnie to przerasta, bo ja rozpoznaję te problemy i potrafię, natomiast ponieważ to nie jest tak, że ja na co dzień jestem terapeutą tego typu problemów, więc nie potrafię tak jakby jak z rękawa wyciągnąć listy możliwych objawów. Nie? Jakby widzę to od innego końca. Widzę osoby, staram się je wspierać, natomiast na przykład sam na specjalistyczną terapię PDDA odsyłam do osób, które się tym na co dzień zajmują. Ja bym proponował kliknąć sobie w internecie DDA, dorosłe dzieci alkoholików i na różnych stronach temu poświęconych znajdą się różne wskazówki i też takie kwestionariusze, jak to w sobie rozpoznać. To jest dosyć dobra, to jest świetna podpowiedź. Dobra metoda. A ja przy okazji powiem, że w poprzednich audycjach występowali też państwo Ewa i Jacek Znamierowscy, którzy zajmują się właśnie terapią uzależnień i pomagają osobom, które te problemy mają. Te audycje prawdopodobnie już nie są na serwerze, czyli www.pluswarszawa.pl. W zakładce Nasze audycje po lewej stronie trzeba by kliknąć, znaleźć Mistrzowską Akademię Miłości. Tam są audycje poprzednie. Jeśli nie ma już do odsłuchania na bieżąco, to zawsze można zamówić. Jest to troszkę już kosztowniejsza rzecz. Natomiast wydaje mi się, że dla budowania samego siebie taką płytę można sobie po prostu zamówić w sekretariacie radia i posłuchać, o czym tam była mowa. Były takie trzy audycje właśnie z państwem Znamierowskimi. Panie Szymonie, wrócimy do jakby radzenia sobie z tym napięciem seksualnym i z randkami po przerwie muzycznej. Damy troszeczkę sobie oddechu. I państwu też. Mistrzowska Akademia Miłości.
w Radiu Plus Warszawa, Mistrzowska Akademia Miłości. Rozmawiamy z panem Szymonem Grzelakiem, psychologiem, o tym, jak radzić sobie z pobudzeniem seksualnym i nie skończyć pierwszej randki w łóżku. Być może uda nam się też powiedzieć, jak nie skończyć związku po pierwszej kłótni, bo to się właściwie przenosi. Za chwilkę właściwie będziemy z tego wyciągać wnioski. Podał pan kilka pierwszych podpowiedzi, jak rozwijać więź, żeby ona rzeczywiście mogła być szczęśliwa i długo trwała, albo żeby można ją w miarę szybko i sprawnie zakończyć, nie raniąc się. Powtórzymy tych kilka bardzo rzeczy. Bardzo to jest ważne to, co pani powiedziała na końcu. To znaczy, że chodzi o to, że dopóki to jest poznawanie się takie wstępne, to zachowanie pewnego dystansu między dwojgiem osób jest pomocne, ponieważ to jest czas, kiedy ja mogę jeszcze zdecydować, że nie będę z tą osobą, że będę z kimś innym. Czyli, że takie budowanie związku, że nawet jak jest świetny, jest zakochanie i spędziliśmy cudownych parę miesięcy, to żeby po tych paru miesiącach można było się rozstać bez zranień. Bardzo ważna i trudna sztuka. Pierwsze te wskazówki, które mówiłem, ja już nie chcę szczegółowo do nich wracać, tylko ale one w ogóle nie dotyczyły sfery seksualnej. Czyli jakby takiego poznawania się w różnych sytuacjach, poprzez rozmowy, ale bez zbyt głębokich zwierzeń. Też wykorzystywania sytuacji, kiedy widzimy, jak ta osoba się zachowuje wobec innych, czy w grupie, niekoniecznie to muszą być spotkania sam na sam. To jest o tyle ważne przy wskazówkach na przykład dla młodzieży, że nie każdy rodzic zgadza się na przykład na spotkania sam na sam 14-latka czy 15-latka. Natomiast jest drugi, taki jakby drugi obszar tych wskazówek, dotyczący już bezpośrednio sfery seksualnej. Pierwsza z nich to nie spiesz się z pocałunkami. Im dłużej poczekasz, tym więcej będą znaczyć. Ja bardzo lubię to sformułowanie. Im dłużej poczekasz, tym więcej będą znaczyć, ponieważ znaczenie pocałunku, mojego pocałunku, pierwszego pocałunku, zależy ode mnie. To ja mogę sprawić, że on będzie coś znaczył albo nie będzie znaczył. No, według reguły filmowej, skróconego scenariusza, poznali się, poszli na pierwszą randkę, skończyli ją w łóżku, to tamten pierwszy pocałunek jest w ogóle gdzieś bardzo szybko. No lub drugi wariant pod tytułem na końcu filmu pocałowali się, wiemy, że będą żyli długo i szczęśliwie. Co oczywiście tak naprawdę nie jest takie proste później też, nie? Dopiero jest wtedy pod górę. Dopiero wtedy jest cała praca nad związkiem, no ale w romantycznej melodii na tle zachodzącego słońca, no to wszystko jest bardzo piękne. I teraz to jest fajna rzecz, która wydaje mi się, że w atrakcyjny sposób pokazuje to czekanie z pocałunkiem. Bo to nie jest powiedzenie czekaj z pocałunkiem do wieku lat 25, albo 18, albo do 10 randki, albo do drugiej randki. Nie. Pamiętaj, ty nadajesz znaczenie temu pocałunkowi. Czyli możesz w pewnym sensie razem z drugą osobą, nie wiem, świętować takie wydarzenie. Możesz nadać mu rangę. Możesz mieć jakieś szczegółowe zasady w twoim domu. I wtedy na przykład przestrzegać tych zasad, których się rodzice nauczyli, nie? Ale ja nie rozumiem, jak zasad. I co to ma na przykład ktoś pochodzi z takiego domu, w którym się wyraźniej wprost oczekuje, żeby tam, no nie wiem, mogę sobie wyobrazić taką sytuację, że są jakieś rygorystyczne zasady i ja, na przykład jako osoba, która wchodzi z zewnątrz, gdzieś rozmawia z młodzieżą, nie chcę potencjalnych takich zasad, które rodzice wpajają dziecku, naruszać. Przecież ja mogę mieć, nie wiem, świadka Jehowy gdzieś tutaj na zajęciach, czy kogoś, prawda? Czyli tak. Myślę, że to powinno być takie dość uniwersalne. Tak, jasne. Ale teraz dalej. Unikaj długich pocałunków, one silnie pobudzają. Młode osoby, które też nie znają siły swojego pobudzenia seksualnego, często nie potrafią też ocenić. Trudno jest ocenić, w którym momencie i jakie zachowanie może sprawić, że już nie będę w stanie powstrzymać się od tego, żeby to szło dalej. I dla niektórych osób, bez żadnego rozbierania, bez żadnych więcej rzeczy, po prostu sam taki przedłużony pocałunek potrafi na tyle pobudzić, zwłaszcza jeżeli jest w jakimś odizolowanym pomieszczeniu, w jakichś warunkach bardzo intymnych, że trudno się dalej powstrzymać. No a też można sobie wyobrazić łatwo pary i takie sytuacje są, kiedy na samym takim długim całowaniu spędzają bardzo dużo czasu. No, jest to miłe i przyjemne, ale też ten czas nie służy po prostu poznawaniu się w innej formie. No i teraz pójdźmy dalej. Od pocałunków do konkretnych wskazówek co do innych form bliskości fizycznej. Bo ja mówię, cały czas mówimy o młodzieży, która już wie, że z tym seksem tak zwanym, no, czyli współżyciem, no to warto poczekać. Mhm. Ogranicz dotyk do trzymania się za ręce i delikatnego objęcia ramion. Nie zgadzaj się na dotykanie intymnych miejsc ciała ani na żaden rodzaj nagości. To są bardzo radykalne wskazówki. Ale jeszcze raz mówię, one są ułożone pod kątem takiego sposobu budowania związku, że nie będzie się żadna osoba czuła poraniona, jak się rozstanie,
że nie będzie mieć żalu, że nie będzie to naruszało jej sumienia i że niezależnie od tego, jak dziecko jest wychowywane w domu, nie naruszamy zasad tych rodzinnych. I teraz, co się dzieje, kiedy jest nagość? No, pod względem takim psychologicznym, więź, która powstaje, bliskość, która się tworzy, w pewnym sensie też takie trochę złudzenie bliskości, bo to jest prawdziwa więź fizyczna, która powoduje, że tak samo jesteśmy sobie bliscy duchowo, takie złudzenie duchowo, emocjonalnie, intelektualnie, podczas gdy, przeżywając ciągle na kolejnych spotkaniach tą bliskość fizyczną, my dużo tracimy okazji, żeby się poznawać pod innymi względami, a oprócz tego, zamiast rozwiązywać konflikty, które się pojawiają, rozmawiać o trudnościach, łatwo jest uciekać. Nawet nie we współżycie, bo powiedzmy, że się umówiliśmy, że go nie ma, ale po prostu w taką bliskość intymną, fizyczną. Więc to, czyli żeby zastępujemy jedno drugim, tak? Czyli jakby na przykład powinnam powiedzieć mojemu chłopakowi, że coś mi się nie podoba, że na przykład nie podoba mi się, jak on się do mnie odniósł ostatnio, tak? To jasne, wiem, że ten chłopak, po pierwsze, mam lat 16, 18, 20 i nie bardzo wiem, jak mu to powiedzieć, żeby się go nie urazić. Wiem, jaki on jest, wiem, że to będzie dla mnie trudne, a nagle na randce się spotykamy i on zaczyna mnie całować. Aha. I wybieram, po prostu łatwiej wybrać coś takiego, że poddać się temu całowaniu jeszcze przez chwilę. Bo przyjemne, tak jakby stworzyć sobie taką wspólną iluzję, po tym był stresujący dzień, a to będzie miłe, prawda? Mhm. Niż brać się za rozwiązywanie problemów. I tu jest pewne takie zagrożenie, bo dorosłym ludziom ciężko jest rozwiązywać trudne problemy w relacji między nimi, w parze, w związku, mimo tego, że mają już tam często ileś lat treningu. 16, 18, 20-latek często w ogóle ma bardzo mały taki trening, tym bardziej mu grozi uciekanie w bliskość seksualną. Czyli to jest radykalne. Ogranicz dotyk do trzymania się za ręce i delikatnie go objęcia ramion. No dobra, co mają powiedzieć osoby, które już się zagalopowały z nagością, z seksem? Dla nich ta wskazówka jest tak samo aktualna. Znam wiele takich par, również niedawno spotkanie dla narzeczonych miałem w swojej parafii w Kobyłce. Ja zachęcam ludzi, którzy są narzeczonymi. Widzę przed sobą ludzi, którzy mają 30 parę lat. Ja im mówię, zapraszam do tego, żebyście teraz tak państwo budowali związek. Zostało wam do ślubu ile? Pół roku? 6 miesięcy? Rok? Spróbujcie tak budować związek. Zobaczycie, co się będzie działo. Zobaczycie, czy nadal jesteście sobą zainteresowani, kiedy odejmiecie seks. Sprawdzicie, czy ta druga osoba jest w stanie w ogóle wytrzymywać bez pobudzenia seksualnego, bez ciągłego karmienia się tym. Bo może nie jest w stanie, to wtedy znaczy, że mimo bycia dorosłym, nie nauczyła się nigdy kierować swoim pobudzeniem. Tym tygrysem. Mhm. Będzie może zdradzać, może będzie wykorzystywać bez szacunku wtedy, kiedy na przykład druga osoba ze względów różnych zdrowotnych i innych problemów nie będzie gotowa na przykład na bliskość fizyczną. Czyli są takie osoby dorosłe, które na przykład przechodziły płynnie ze związku w związek przez ileś lat i doszły do narzeczeństwa, niedługo ślub, a one przez ostatnie 10 lat ciągle miały związki i ciągle miały seks. I no, osobom, z którymi już takim bardziej dorosłym, które miały za sobą szereg zawalonych związków, ja często doradzam. Skoro chcesz następny swój związek budować czekając seksem do ślubu, od samego początku wprowadzaj radykalne zasady. I tacy są dorośli ludzie, którzy sobie na przykład, znam bardzo fajne takie osoby, znając już swoją seksualność, wiedząc, że wcześniej się gubiły na tych drogach seksualności, nie radziły sobie z pobudzeniem, po prostu spisują sobie kontrakty. Opisują sobie konkretne zasady, znają swoje pobudzenie, więc wiedzą, ty nie rób tego, 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 ja tego, tego, tego. Jak zaczniemy czuć pobudzenie, no to robimy tak i tak. Bardzo fajna metoda, która pozwala sobie radzić. I co w sytuacji, kiedy dochodzi do takiego nadwyrężenia tej zasady, to co, wyciągają taki certyfikat? Taką umowę. Różne są metody. Jedną z najlepszych jest metoda na humor. Aha. Ja bardzo lubię, to też jest taki pomysł pewnej pary narzeczeńskiej, znajomego, już nie chcę mówić kogo. W każdym razie pomysł jest taki, oni się tam jakieś tam dowcipne mieli sposoby pokazywania sobie, kiedy już któraś z dwojga osób w narzeczeństwie czuje, że to już za daleko i będzie się ciężko powstrzymać, więc ten chłopak się śmiał, że mężczyzna to ma taki spławik, jak spławik wędkarski, który go informuje, że już jest to pobudzenie. Wiadomo, co to jest ten spławik.
Więc no to jest takie trochę obrócenie na humor, tak? Mhm. Czyli nawet używając takiego określenia gdzieś w rozmowie, robi się śmiesznie, tak? Ale oczywiście pomocne są proste rzeczy, proste zabiegi, po prostu wstać, nie wiem, zacząć robić herbatkę, powiedzieć drugiej osobie, no to słuchaj, mieliśmy zrobić wspólnie tę pracę, no to weźmy się za tą robotę. Trochę jest śmiechu, bo na to wcale nie mamy ochoty, tylko na coś innego, mhm, tak? A, tak rozładowywać. Bo, ale jest jeszcze bardzo tu ważne wskazówki, ja jeszcze powiem te dalsze, bo to krótko je podpowiem, dobrze? Mhm. Bo one też są pomocne. Teraz przeskakujemy o kilka wskazówek dalej, ale ja do niej teraz nawiążę. Unikaj takich miejsc spotkania, gdzie łatwo utracić kontrolę nad tygrysem pobudzenia. Na przykład zamknięty pokój, puste mieszkanie. Bardzo dobra wskazówka i też znam taką parę narzeczeńską, że oni nawet specjalnie wpuszczali, nie wiem, spotykali się w miejscu, gdzie tam są jakieś siostry, bracia, specjalnie jakby tworzyli sobie okoliczności, w których nie będzie sytuacji, że im będzie tak ciężko sobie poradzić, bo tak jest. Czy na przykład, no jedno, tak, pomieszczenie, unikać osobnego pomieszczenia, no to namiot. No co robić, jak wyjeżdżamy? Mhm. Pamiętam kapitalne świadectwo, kiedyś u Dominikanów takie rekolekcje prowadziłem. Teraz już małżeństwo od lat, bardzo fajnego. I oni opowiadali, ten chłopak mówił, on takie pobudzenie przeżył, on tak mu było ciężko sobie radzić. I żeby mu było lżej, to jeździli gdzieś tam w górę jakieś wyjazdy, dwa namioty nosili. Tak mi się to podobało, nie? Bo on wiedział, że on nie ma szans. Aż się pocił, jak opowiadał o tym, jak mu było ciężko radzić sobie z tym pobudzeniem. To jest piękne, bo to jest stawanie się mężczyzną, to jest uczenie się zdobycia panowania nad jedną z najbardziej trudnych do opanowania sił. Tak samo i dla kobiety trudnych, bo już kobieta jest troszkę rozbudzona w tej sferze seksualnej, też zaczyna być jej trudno sobie radzić z tą sferą. No to stajemy się silnymi ludźmi, którym łatwiej sobie w ogóle radzić w życiu. Kiedyś usłyszałam na sesji Mistrzowskiej Akademii Miłości w Trójmieście od jednej z pań psycholog, że o ile kobiety w miarę są wychowywane do tego, żeby jednak panować nad sobą, o tyle mężczyźni niestety nie. Od właściwie dziecięcości nie wychowuje się chłopców do tego, żeby pracować. To jest też sfera, w której, która wymaga pracy, świadomości, zarządzania nią, tak? No właśnie, w ogóle wychowanie wewnętrzne, tak, takiego jakby charakteru, emocjonalności chłopaka. To wymaga dużej dojrzałości od mężczyzny, który go prowadzi. No pytanie, czy on w ogóle jest. Ten temat obecności ojców w rodzinach. W tej chwili jest już lepiej, bo nam bardzo rośnie liczba młodych ojców, świadomych swojej roli, nie? I takich dojrzalszych. Myślę, że duża była dziura w tym pokoleniu dzieciaków, które się wychowywały w latach 90. Ojcowie przepracowani, nieobecni w domu, a jeszcze nie mający za sobą takiej edukacji męskiej. Tak. Ja jeszcze to krótko bym dokończył tych parę wskazówek, które zostały, ale myślę, że bardzo fajne. One są pod kątem tej młodszej młodzieży, ale myślę, że bardzo wartościowe. Jasno przedstaw swoje zasady dotyczące spotkań z chłopakiem, dziewczyną. Powiedz tej drugiej osobie, że zależy ci, by były respektowane. Czyli że nikt nie ma takiego radaru, czy jakiejś magicznej możliwości odgadnięcia. Jakie ty mianowicie masz zasady? To ty masz powiedzieć wprost, mam takie i takie zasady. Na spotkaniu fajnie możemy robić to i to, ale na to i na to się nie zgadzam. Słuchaj, jak ci zaproszę do siebie, ale pamiętaj, że ja się będę spotykać wtedy, kiedy ktoś inny jest w domu. Takie są, tak? Takie mam zasady. Albo, wiesz, zostawiamy jednak te drzwi otwarte. Nie? I to są moje zasady. Jasno powiedzieć, jasno wytyczyć te granice, bardzo dobry sprawdzian. Druga osoba nie chce ich respektować. Uwaga, ktoś z kim się spotykam, nie respektuje jasno przeze mnie określonej granicy, jasno określonej zasady, którą ja chcę respektować. Albo podejmuje ze mną dyskusję i szanuje mój pogląd, albo wywiera na mnie naciski, presję i albo ma w nosie ośmiesza, moje zasady. Albo ośmiesza. Wykpiwa. Mhm. No to ktoś, kto wykpiwa moje zasady, no to z takim kimś nie da się budować związku. O, i to jest ważny sygnał. Ale tu idzie za tym jeszcze dalsza rzecz. Nie tylko powiedz o tych zasadach, ale zwłaszcza tej młodszej młodzieży. Szanuj zasady, które panują w rodzinie dziewczyny, chłopaka. Dość często chłopak, dziewczyna może pograć tak na ambicji tej drugiej osoby. No co ty tego, tak ci mamusia powiedziała, tatuś ci powiedział, chwileczkę. Są osoby, które są ważne, rodzice są ważni dla dzieciaków, dla młodzieży. To jest ktoś, kto jest ważny w ich życiu. Przecież ja mam 40 ponad lat, a moi rodzice są dla mnie kimś bardzo ważnym. Rodzic zawsze jest ważny. Po śmierci rodzice są ważni dla dzieci. Wobec tego trzeba tak budować związek, że jeśli są pewne zasady, jeśli rodzice mieli taki pomysł, że określili jakieś zasady, masz wrócić o tej godzinie, oczekujesz, że będziesz wracać po odprowadzeniu przez kogoś, albo że nie będziesz wracać podwożona przez nastolatka, czy jeszcze inne jakieś takie zasady, albo że nie pijesz alkoholu i nie spotykasz się z nietrzeźwym towarzystwem.
to wtedy raczej bądź jako chłopak, bądź jako dziewczyna osobą, która pomaga twojemu chłopakowi, twojej dziewczynie respektować zasady panujące w rodzinie, a nie je podważa. Tym się między innymi różni takie dobre budowania związku od takich złych tajemnic. Jeżeli związek się zaczyna od złych tajemnic pod tytułem my tutaj oszukujemy przed rodzicami, to jak ty zaczynasz od tego, że pakujesz swoją dziewczynę, że ona zaczyna oszukiwać rodziców, no to jest prosta droga do tego, że kiedyś równie dobrze jakaś trzecia osoba może tak pograć z tą twoją dziewczyną, tak? Bo ty ją sam tego nauczyłeś, że można wobec bliskich osób prowadzić podwójną grę. Więc myślę, że to jest bardzo fajne, zwłaszcza, że chłopak w dzisiejszych czasach, który jasno pokaże rodzicom dziewczyny, że respektuje zasady, które są w jej domu, tyle nabija sobie punktów, tak, że od razu ma zaufanie dużo większe w tej rodzinie i myślę, nie, że to jest naprawdę młody mężczyzna, można powiedzieć. I jeszcze tak? Jedna, moim zdaniem, zasada, która jest fantastyczna i jak to gdzieś mówię o jakimś miejscu, to widzę, zwłaszcza po mężczyznach, że to jest coś, co każdy facet czuje. Postępuj tak wobec dziewczyny, wobec chłopaka, gdy jesteś na przykład sam na sam, że gdyby twoi, jego, jej rodzice to widzieli, nie miałby się czego wstydzić. Wyobrażenie sobie, że w tej sytuacji wchodzi ojciec dziewczyny, w tej sytuacji wchodzi mama chłopaka, tak? Jak ja bym się czuł? Czy to jest w porządku? Czy na tym etapie naszej znajomości, czy na tyle, na ile próbujemy się dogadać, zastanawiamy się, czy chcemy być razem, czy my nie przekraczamy granic, które są jednak zarezerwowane dla już jakiegoś zobowiązania, dla jakiejś poważniejszej bliskości. To jest bardzo fajny włącznik, który sobie można przełączyć i o którym nawet w parze można rozmawiać. Dziewczyna może powiedzieć chłopakowi, wiesz co, słuchaj, ja się nie czuję w porządku. Ja mam wrażenie, że przekraczamy jakieś granice. Czyli uruchamiając taki termometr w głowie, aha, nie pasuje mi to. Czuję straszny stres, bo ktoś wchodzi teraz do domu, a my jesteśmy sami. To, co robiliśmy przed chwilą, zupełnie mi nie pasuje do tego, że właśnie ktoś wchodzi do domu. To jest sygnał ostrzegawczy, którego nie warto ignorować. To jest też ważne z takiego punktu widzenia, że fajnie jest budować związek w zgodzie ze swoim sumieniem. Jeśli teraz słucha nas ktokolwiek, dla kogo ważna jest droga z Bogiem, rozeznawanie z Bogiem, czy to jest osoba na moje życie, czy to jest ktoś, kto jest mi dany od Boga na budowanie pięknej miłości, to uwaga, jeśli ja oczekuję, że Pan Bóg mnie będzie prowadził, to fajnie jest też mieć taką przejrzystość w sercu, że ja też próbuję budować ten związek, jakby dostosowując go do chrześcijańskich zasad. Jeśli sumienie mi mówi, to co robisz, przesadzasz, nie tak, wsłuchuję się w ten głos. Bo to nie chodzi o to, że musimy być zawsze idealni, tylko o to, że jak upadniemy, to wstajemy, że zadajemy sobie te trudne pytania. No i taka ostatnia wskazówka praktyczna, żeby jakby troszeczkę zamknąć ten temat, randek myślę. No właśnie, zawsze bądź trzeźwy na randce. Nigdy nie korzystaj z alkoholu, z narkotyków, kiedy jesteś chłopakiem z dziewczyną. Ponieważ nie wiesz, jak to na ciebie zadziała. Są różne okoliczności, sytuacje. Czasami ktoś myśli, że to nie zadziała, a to właśnie był koktajl. Niby tylko taki soczek, a potem dziewczyna, chłopak zrobi coś takiego, czego będzie żałował. I w pewnym sensie jakby nie w pełni świadomie. Także taka pełna trzeźwość na randce to jest i poznawanie się prawdziwego, poznawanie drugiego bez upiększeń, takiego jakim jest, ale też i większe bezpieczeństwo. I też taka nauka uczenia się przejrzystości w komunikowaniu się wzajemnym, w poznawaniu się głębokim. Uczenie się, jak to robić i podejmowanie tych trudnych tematów, których no boimy się, tak? No bo możemy stracić tę drugą osobę. Powiedzmy, że chłopak zawsze ryzyko. Jąka się przez 5 minut, zanim powie, że dziewczyna mu się podoba. Gdyby wypił alkohol, być może powiedziałby to jednym gładkim zdaniem. Mądra dziewczyna będzie bardziej ceniła to jąkanie się i będzie podziwiała chłopaka, że się przełamał. Niż takiego, co bez problemu, ale po alkoholu. Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły cię, poruszyły twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie. Mistrzowska Akademia Miłości.
Mistrzowska Akademia Miłości. Proszę Państwa, dzisiaj rozmawiamy o tym, jak nie skończyć pierwszej randki w łóżku. No i przy okazji, jak nie skończyć związku po pierwszej kłótni, bo jedno przełoży się nam na drugie, jeżeli nie poznamy się jako ludzie głęboko, czyli nie tylko sfery cielesnej, ale także sfery psychicznej, emocjonalnej, właściwie to jedno, ale intelektualnej, pewnego świata przeżyć i wrażliwości, no to trudno powiedzieć, że się znamy, tak? Znamy się jako ciała, ale pytanie, czy się znamy jako osoby. Dzisiaj rozmawiamy z panem Szymonem Grzelakiem, doktorem psychologii, który jest też autorem programu edukacyjnego Archipelag Skarbów. Pan Szymon przyniósł 3 książki. Dziki ojciec własnego autorstwa, książka poświęcona właściwie budowaniu zdrowego poczucia tożsamości już właściwie od dziecięcych lat, prawda? No, wychowaniu. To jest i dla ojców, i dla matek. Wychowaniu dzieci do 12 roku życia, a jeśli chodzi o temat audycji, to nawiązuje do również rozmów z dziećmi o sprawach seksualności, tak, w tym wieku do 12 roku. Aha, to jest Dziki ojciec i jeszcze mamy 2 książki żony pana Szymona, pani Agnieszki Grzelak, która, proszę państwa, pisze powieści. Herbata szczęścia. To tytuł książki wydanej przez Pruszyńskiego i spółkę. Pierwsza książka z serii, romantyczne fantazy. Bardzo fajna akcja, ale jeśli chodzi o dzisiejszy temat, czyli na przykład randki, miłość, poznawanie się, bohaterowie moich książek, mojej żony mają zasady, zachowują je, akcja się toczy tak, jak młodzież by najbardziej chciała, czyli bliskość psychiczna i rozmowa. No właśnie, można się nauczyć, jak to robić. Panie Szymonie, mamy już pierwszego rozmówcę, proszę założyć słuchawki. Halo, halo. Halo. Witamy, dobry wieczór. Szczęść Boże. Daj Boże. Ja mam takie pytanie. Co można myśleć o chłopaku, który... Jest taka sytuacja, że chłopak jest dziewczyn, spotyka się razem z rodzicami. Rodzice i dziewczyn i chłopaka. No i... Ja przepraszam, trochę słabo słyszę. Spotkanie ma dotyczyć, znaczy dotyczy właściwie już takiego omówienia ślubu, terminu ślubu i tak dalej. No i jest taka sytuacja, że w pewnym momencie przy tej rozmowie rodzice stwierdzili, że może jeszcze nie teraz i chcą jakby odciągnąć tam, nie wiem, miesiąc czy dwa. Nie są przeciwni, ale chcą to odciągnąć. No ale, no i ci młodzi tam sobie rozmawiają z boku i, no i w pewnym momencie dziewczyna słyszy od chłopaka: wiesz co, powiedzmy rodzicom, że ty już jesteś w ciąży i dlatego trzeba ślub przyspieszyć. Co można myśleć o takim chłopaku? Bo dziewczyna w tym momencie się strasznie zbulwersowała i powiedziała: no nie. Tak, Można myśleć o takim chłopaku? Ja bym powiedział w ten sposób. Z tego, co pani powiedziała, to sytuacja jest jakaś taka trudna, ale ja jako człowiek, chrześcijanin i psycholog nie odpowiem żadną oceną tego chłopaka, tej dziewczyny, ani tych rodziców. Dlatego, że po prostu nic więcej o tej sytuacji, o tych ludziach nie wiem. Bardzo ciężko jest na podstawie jakiegoś jednego zdarzenia oceniać ludzi. Wiadomo, że sprawa terminu ślubu, jakichś spraw związanych z decyzjami dotyczącymi małżeństwa, na pierwszym miejscu jest decyzją pary i powinna być w parze uzgadniana. Na pewno jest lepiej, jeżeli pojawia się jakiś problem, rodzice coś zgłaszają, żeby para miała możliwość, ta młoda, przedyskutowania tego na osobności, bo tutaj działają stresy poważne. No, dla takiego chłopaka czy dla dziewczyny to, że są rodzice, że oni są wszyscy razem, to nie jest jeszcze takie wyrobienie jak po iluś latach, kiedy ma się tych teściów, już się ich zna, więc jest to taka dosyć trudna sytuacja. Natomiast gdyby wyjąć z kontekstu samą tylko tą sytuację, że chłopak jak gdyby, no tak by wynikało, namawia dziewczynę do... No teraz pytanie, czy do wyznania prawdy, czy do powiedzenia nieprawdy? Jeżeli do wyznania prawdy, to pewnie byłoby bardziej fortunnie, gdyby to robił na osobności i nikt, żeby tego nie słyszał. Jeżeli namawia do nieprawdy, to po pierwsze też lepiej nie przy innych, a po drugie lepiej w ogóle do tego nie namawiać, prawda? Ale to już jest problem tej dziewczyny. Na ile ona poznawała chłopaka, a może po prostu on taki nie jest. I on za chwilę będzie tego żałował, że tak mówił, a po prostu się wkurzył. Jak się wkurzył, to zaczął mówić rzeczy bez sensu. I takie rzeczy też się zdarzają. Także na podstawie takiej krótkiej opowieści ja bym nie snuł wielkich wniosków.
Panie Szymonie, pytają o nas Państwo tutaj przez SMS-y, gdzie można z Panem się skontaktować, jak można Pana zdobyć, gdzie posłuchać, zobaczyć, czy można się umówić? Tak, ja myślę, że takie trzy krótkie odpowiedzi. Jeśli chodzi o rozmowy, jakieś indywidualne spotkania, to ze względu na nadmiar różnych wyjazdów, obowiązków, na ten rok w ogóle niestety nie podejmuję takich spotkań, także tej możliwości nie ma. Gdybym przyjmował indywidualnie osoby, nie mógłbym robić wielkich różnych działań, znaczy wielkich, no, w tym sensie, że skierowanych niewielkich, do dużych grup ludzi. W tej chwili po prostu mam inny jakby cel swojego działania, także nie mogę. Jeśli chodzi o takie działania skierowane do młodzieży, czyli na przykład program Archipelag Skarbów jako profilaktyczny, który można zamówić dla szkoły, dla gminy. Taka możliwość jak najbardziej istnieje i wtedy po prostu przychodzimy z całą ekipą, albo ja, albo inne osoby. Ta możliwość jest coraz bardziej dostępna, są ludzie też wyszkoleni. Tam mówimy właśnie o sprawach miłości, seksualności, ale też trzeźwego życia. To jest skierowane do młodzieży, czy do rodziców też? To jest skierowane do młodzieży też szkolnej i gimnazjalistów, i również licealistów, ale też jest spotkanie dla nauczycieli szkoleniowe i spotkanie dla rodziców takie szkoleniowe. I tutaj najlepszym sposobem będzie wejście na stronę, która ruszy najpóźniej pojutrze, o adresie www.program.archipelagskarbów.eu. Archipelag Skarbów pisane razem bez U, czyli Archipelag Skarbów. Program.archipelagskarbów.eu. Nie warto się pomylić, bo ta sama strona, ale bez napisania program na początku, to będzie strona dla młodzieży, która była na programie, a strona informacyjna dla dorosłych, którzy są nim zainteresowani, to właśnie mówię program.archipelagskarbów.eu. Ja przy okazji wykorzystam też moment i powiem, że z kolei MAM, czyli Mistrzowska Akademia Miłości, zawita wreszcie do Krakowa na Państwa usilne prośby. Będzie dzień otwarty w Krakowie na stronie internetowej www.akademia24.pl. W zakładce polecamy jest informacja, gdzie to będzie, wstęp wolny. Myślę, że ci z Państwa, którzy mieszkają w Krakowie albo w okolicy, może przyjdą i posłuchają nas. Będę ja i może będzie też Joanna Sałajczyk, która dzień później będzie prowadziła tam warsztaty profesjonalnej diagnozy talentów, kierowca czy pasażer własnego życia. To też świetny pomysł na to, jak rozpoznawać, kim się jest i o co nam w życiu chodzi. A 3 marca z kolei mam ochotę w Klubu Kawiarni. Robimy Kobiece Drogi, panie Szymonie. Kobiece Drogi z Danutą Prokulską-Balcerza, która jest psychologiem, psychoonkologiem, psychologiem klinicznym. Też zajmuje się w dużej mierze takim autorskim programem warsztatowym wychodzenia z samotności. Zwłaszcza dla kobiet, ale się okazuje, że i dla mężczyzn to jest potrzebne. I ten 3 marca poświęcimy właśnie wieczorem w Mam Ochotę na spotkanie o tym, dlaczego tak trudno jest nam nawiązywać bliskie więzi. Kobietom i mężczyznom. Panowie też są oczywiście zaproszeni. A teraz przyjmujemy telefon. Pani Ewa. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo serdecznie witam. Chciałam podzielić się, mam 37 lat i chciałam powiedzieć, że bardzo zaciekawił mnie ten program. Spisałam sobie tutaj wszystkie zasady, które były podawane, ponieważ no, w swoim życiu popełniłam akurat wszystkie błędy, o których była mowa. W związku z czym mam 12-letniego syna i, że tak powiem, po pierwsze jest to dla mnie coś nowego, to znaczy takie zasady, a po drugie bardzo chciałabym przekazać je synowi. Nie popełnić błędów, to znaczy nie rozmawiać z nim, nie uprzedzać, tylko mieć też, że tak powiem, no jakieś takie narzędzie na właśnie na utworzenie dobrego związku. No właśnie tak namawiałam pana Szymona w międzyczasie, w przerwie, żeby spisał te zasady, wydał, nie wiem, broszurkę, książeczkę, niedużą, żeby mu to dużo czasu nie zajęło, bo to jest fenomenalne. Ja też jestem pod wrażeniem roboty, która jest robiona przez pana Szymona Grzelaka i jego zespół. Ja sama jestem zaskoczona jako dorosły człowiek, prawda, że to jest wszystko no, proste, a po prostu, no właśnie, no myślę, że to rzeczywiście pomaga rzeczywiście poznać drugą osobę. Także nie wiem, pod olbrzymim wrażeniem. Dziękuję. Ja nie wiem, czy pani sama wychowuje syna, czy nie. Ale sama. Sama. Ale też myślę, że bardzo trudną rzeczą w takiej sytuacji
jest to, żeby z jednej strony dać synowi pewne zasady i wskazówki, ale z drugiej strony właśnie zrobić coś takiego, co pani na początku swojej wypowiedzi powiedziała, mianowicie umieć rozmawiać w sposób, w którym jest też jakieś takie trochę dzielenie się własnymi błędami, bo w przypadku takiego samodzielnego wychowywania niedobrym rozwiązaniem jest sytuacja, w której wszystko, co złe, pod wpływem emocji jakby idzie na tą drugą osobę. I jeśli pani jest zdolna do takiej autorefleksji, że też jeśli chodzi na przykład o, nie wiem, poznawanie się, czy jakieś tam etapy związku, też po pani stronie nie były jakby takie trudne rzeczy, to ja myślę, że wtedy też łatwiej jest synowi przyjąć, że mama, która przeszła trudne rzeczy, ale jakby przemyślała, rozumie to i jakby dla niego chce lepiej. To jest to taki element pokory w rozmowie, a oprócz tego myślę, że jest też stanowczości w zasadach, bo wie pani, że dzieci się czują niekochane, jak nie mają jasno określonych zasad. To też ciekawe, prawda? Wydawałoby się, że lubimy swobodę i luzik. Ja mogę pani państwu powiedzieć taką sytuację, którą niedawno słyszałem. Otóż pewna dziewczyna, która się czuła niekochana w swojej rodzinie, no bo dobrze się uczyła, ale jakoś tak miała takie poczucie, że nikt na nią tak naprawdę nie zwraca uwagi. No miała kilkanaście lat i szykowała się na swoją pierwszą randkę. Szykowała się, no przygotowywała się i ubrała się w najbardziej możliwie wyzywający strój. I paradowała po całym domu, wszystkim ogłaszała, że właśnie idzie na pierwszą randkę. I straszliwie czekała, kiedy wreszcie ten ojciec zauważy, jak ona się ubrała, kiedy on wreszcie zaprotestuje i ona poczuje, że ona jest dla niego ważna. I ten ojciec nie zrobił nic. I ta dziewczyna wróciła do swojego pokoju, siadła, rozryczała się, przebrała się w normalny strój, bo ona przecież nie pójdzie, nie jest głupia i nie pójdzie taka rozebrana na randkę. Przeżyła wielki zawód, że po prostu nie jest ważna dla bliskich sobie osób, że rodzic, który kocha, jasno określa zasady. I dzieciaki, one jakby okazują, one wierzgają nogami, mówią, nie zgadzam się, ja chcę inaczej, ale z drugiej strony cenią sobie to, że wiedzą, jak się poruszać. Wiedzą, jak się poruszać, wiedzą, jak na przykład budować, jak mogę budować związek w sposób, który jest do zaakceptowania na przykład dla mojej mamy. Pani Ewo, bardzo dziękujemy za tę nocną rozmowę, a ja przeczytam informacje, które Państwo nam podsyłają, o ile, o, już widzę. Witam, tu Magda, chciałam powiedzieć, że Alanon jest dla osób współuzależnionych, a Alatin, pisze się to Alatn, tak jak teen, jak nastolatek, Alatin dla dzieci i młodzieży. Bardzo dziękuję pani Magdo. Kolejna wypowiedź od osoby, która się podpisała jako licealistka. Dwie kwestie. Po pierwsze, przyjaźń i zaufanie. Po drugie, miłość. Prawdziwa miłość opiera się tylko i wyłącznie na przyjaźni i zaufaniu. Tylko to może być porządnym fundamentem związku. I druga sprawa. Bardzo lubię moich kolegów, ale jest coś, za czym nie przepadam. Tak zwane zaliczanie dziewczyn. Nie mówię nawet o seksie. To tyle. I pani Dominika pisze. Witam, jestem już dorosłą osobą i zastanawiam się, dlaczego rodzice nie rozmawiali ze mną na te tematy, o których mówi pan Szymon. Mam nadzieję, że wystarczy mi odwagi, aby rozmawiać z moimi dziećmi. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy pani Dominiko. No właśnie, tak myślę sobie, że to jest taka sztafeta pokoleń. No. Każde pokolenie próbuje coś więcej wypracować dla następnego i pod względem kultury spotkań między mężczyzną i kobietą, jak ja słuchałem opowieści mojego dziadka, który na randki się umawiał w latach, nie wiem, 30, 20, 30, no to były całe kodeksy obyczajowe, co znaczy, jaki gest, w którym momencie się odprowadzało, a pocałowało się w rękę, a drugi raz się odprowadzało, ktoś jeden raz zatańczył, a ktoś zatańczył już dwa razy. To wszystko miało swoją wymowę. W tej chwili nie mamy takiego kodeksu. To się posypało. Wobec tego musimy wytworzyć te nowe zasady. I ja się wcale nie dziwię, że poprzednie pokolenie jakby nie miało na to pomysłów. Samo nie było tak wychowane. Potrzeby wzrosły w tej chwili, bo jest więcej zamętów w sferze miłości, seksualności. Mm-hmm, mm-hmm. Mamy ciekawy zapis na gadu-gadu. Pisze Mati. Najważniejsza jest wolna miłość. Seks jest jej esencją. Ale katolicy tego nie rozumieją. Pamiętajcie też, że w razie pobudzenia jest masturbacja. Mm-hmm. Pan Mati chyba nie słuchał początku naszej rozmowy. Rozumiem oczywiście. No, tutaj to, co mówi ta osoba,
nie, jakby to nie jest kierunek, który prowadzi do czegoś wielkiego, znaczy do wielkiej miłości, do dobrego poznania osoby na całe życie. To jest inna strategia podejścia do życia i ja rozumiem, że można sobie stawiać takie cele. To znaczy strategia taka, żeby było fajnie, żeby było miło, żeby było przyjemnie teraz, żeby się rozładować. No ale no to wystarczy naprawdę sobie troszeczkę porozmawiać z osobami, które chociażby wpadły w nauk uzależnienia od seksu. Co dla nich znaczy masturbacja, jak one siedzą i płaczą i nie potrafią zmienić swojego życia, jak chcą budować szczęśliwe związki, ale zabrnęły w sytuację taką, że potrzeba im kilku lat pomocy, żeby w ogóle było to możliwe. Także to tak można mówić, albo kiedy się ma bardzo niskie oczekiwania od życia, czyli trochę przyjemności fizjologicznej, ale nic wielkiego, żadnej wielkiej trwałej miłości. Albo kiedy się jest na takim etapie w życiu, kiedy jest miło i sympatycznie i przyjemnie i jeszcze się nie widzi konsekwencji. Tak też wypowiadają się osoby, które same są mocno zranione, wychodzą z rodzin, gdzie było bardzo ciężko i rozstały się z marzeniami o wielkiej miłości na takiej zasadzie. Nigdzie nie widziałem z bliska takiej wielkiej, prawdziwej miłości, czegoś takiego nie ma, to w ogóle po co nawet tracić czas i energię na marzenia tego typu, to już lepiej, nie wiem, pomasturbować się, spotkać kogoś na chwilę. No to jest smutne tak naprawdę. I ja bym zachęcał Matiego do optymizmu. Seks jest piękny, jest czymś fantastycznym. Wtedy, kiedy jest wpisany w miłość, kiedy jest wpisany w głęboką więź, kiedy można poznawać tą osobę, ufać jej, tak jak pisała ta pierwsza Licealistka pisała, bardzo fajnie napisała. Jest przyjaźń, jest zaufanie. I po latach jest się jeszcze bardziej zadowolonym, jest coś nowego, coś pięknego niż na początku. Tylko panie Szymonie, wydaje mi się, że bardzo często my nie jesteśmy w stanie tego poznać. Tak, jeżeli ktoś tego nie doświadczył, to właściwie rozmawiamy jak, przepraszam za porównanie, proszę się nie obrazić, tak? Jak ślepy o kolorach, tak opowiada komuś. Ja bardzo lubię kontakt z takimi osobami jak Mati. Uwielbiam. Tak, ja też. Tylko, że ja lubię ten kontakt w cztery oczy. To znaczy po prostu pogadać, zobaczyć. I niestety jest tak, że mówię, w takich sytuacjach troszeczkę głębiej grzebnąć, ale pod pewną taką wypowiedzią, trochę prowokującą, trochę agresywną, prawie zawsze kryje się cierpienie. I jak tak spokojnie sobie porozmawiać, to się okazuje, że mało jest na świecie cyników, a wielu ludzi poranionych. Panie Szymonie, mamy jeszcze rozmówcę, pan Marek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałbym powiedzieć, już mogę mówić? Tak jest. Chciałbym powiedzieć, że moim zdaniem teoretyzowanie na temat miłości w celu wypracowania jakiejś wiedzy, która nam pomoże uzyskać dobry związek, to znaczy tam w moim przypadku to już jest jak gdyby po czasie, ponieważ jestem żonaty, mam syna 27-letniego, jest teoretyzowanie, jest obciążaniem pamięci, likwidowaniem spontaniczności, jest obarczaniem się balastem, który psuje nam klącze ręce, nogi, głowę i powoduje, że nie wiem, jak się do tego wybrać. Mam kolegę, który jest doktorem habilitowanym, tam wystąpił nawet parę razy w Radiu Maryja. I on jest mądrym człowiekiem, ale nadal jest kawalerem, nadal myśli o miłości. Ja kiedyś na takim spotkaniu powiedziałem, że on traktuje miłość jako ideologię i dlatego właśnie nie znalazł sobie dziewczyny, żony, o której bardzo marzę. Ale po prostu miłość to jest sprawa chyba prosta i tego typu teorie, no oczywiście można z przyjemnością ich wysłuchać jako konceptu słowa, ale praktycznego znaczenia chyba one nie mają. Dziękuję. Dziękujemy panie Marku. No ja muszę panu Markowi powiedzieć wprost, bardzo walczę z takimi postawami. Bardzo walczę. Zwłaszcza młodzi ludzie, którzy wychodzą z domów, gdzie była miłość, gdzie rodzice się kochali, okazywali to sobie, jeszcze potrafili rozmawiać z dzieciakami o tych sprawach, tym dzieciakom jest łatwiej, oni mogą spontanicznie coś budować, ale to nie jest spontanicznie, to jest nauczone przez lata obserwacji, to jest wychowywanie się na dobrym modelu. Natomiast jest bardzo dużo ludzi, którzy widzieli bardzo złe przykłady i dla nich jedyną drogą do dowiedzenia się, jak budować związek, jest właśnie trochę takie teoretyzowanie. I
spontaniczność, no, jeżeli mamy najprostsze przykłady, no, ktoś gra na instrumencie, tak, gra spontaniczna bez lat nauki, no to będzie rzępolenie, a gra spontaniczna, po prostu improwizacja kogoś, kto włożył wysiłek w naukę, no właśnie o to chodzi. Dowiedzieć się, jakie są reguły kierujące miłością. I to nie jest... Ja się zgadzam, że można być zniechęcony do teoretyzowania. Na przykład ja bardzo nie lubię takich książek bardzo naukowych o miłości, z badań prowadzonych na dużych grupach ludzi, gdzie są prawdy statystyczne. Ja mam wrażenie, że prawdy statystyczne prowadzą do szczęścia statystycznego. A mnie osobiście interesuje szczęście większe niż statystyczne i wobec tego trzeba szukać prawd innych, których się można nauczyć albo z sumowania obserwacji błędów ludzi i własnych w życiu, ale też i z dobrych rozwiązań. Nie? I ja mam wrażenie, że to, o czym mówię, to jest trochę taka suma dobrych rozwiązań. A to, że konkretnemu jakiemuś człowiekowi nie wychodzi wybudowanie związku, no pewnie są też osoby, panie Marku, to tak bym też powiedział, takie, które z różnych przyczyn, często dość daleko sięgających w przeszłość, po prostu jakby odciętą mają emocjonalność od reszty i one na poziomie intelektualnym mogą łyknąć dowolną dawkę wiedzy, a to się w ogóle nie przełoży na praktykę i tak też bywa. I to nic nie zmieni, że się czegoś dowiedzą, ponieważ mają po prostu trudności w budowaniu relacji na poziomie emocjonalnym. A ja bym chciała się jeszcze odnieść do tego przyjaciela pana Marka, pana, który jest wykładowcą także w no, pokrewnym w pewien sposób radiu, że wie pan, usłyszałam kiedyś taką opowieść o kobiecie, która długo czekała na swojego partnera życiowego, właściwie już prawie, że może nie tyle straciła nadzieję, ile stwierdziła, że szczęśliwa jest w takim pójściu przez życie w pojedynkę. Natomiast no, pytanie, dlaczego uczyła się tylu języków, dlaczego jest taka urocza, dlaczego ma tyle atutów jako kobieta, a jednocześnie przy boku nikogo. Po czym się okazało, że krótko po tych jej takich pytaniach, trochę rozterkach, spotkała mężczyznę, który był prawdziwym księciem. I on właśnie szukał księżniczki i ją znalazł. Właśnie w tej kobiecie. Myślę, że może ta opowieść komuś, kto nie ucieka od budowania bliskich związków i bliskich więzi i też pracuje nad swoją męskością i kobiecością, doda trochę siły do tego, żeby jednak trzymać się swojego, tak? Czyli odważnie wiedzieć, kogo się szuka. Myślę, że w tym jest pewna mądrość. Nie powiedzieliśmy o radzeniu sobie z zakochaniem, z wyjątkiem tego, żeby zachować pewną ostrożność w zwierzeniach. I nie powiedzieliśmy o radzeniu sobie ze złością i gniewem. Ja myślę, że to jest już w ogóle osobny Panie temat. Panie Szymonie, no trzeba po prostu się ponownie spotkać. Może no. Kiedyś. Państwo na pewno przytakują głowami tak. natomiast ja myślę, że to co, już nie wchodzę w to zakochanie, bo to chyba trochę to, jak jest parę minut, no to niech pan powie troszeczkę, tak, zawsze ma sens. Jak pan zawsze mówi, ma sens. Otóż pierwsza podstawowa wskazówka do radzenia sobie z tą potężną siłą zakochania, i tego też trzeba uczyć młodych ludzi i samego siebie, to jest to, żeby obserwować i wyciągać wnioski nawet, kiedy jest się zakochanym. Wyciągać wnioski, przyglądać się tej osobie, nie wyłączać mózgu, nie iść za takim myśleniem, że miłość ma być spontaniczna, to znaczy, że ja mam nie myśleć. Widzisz wadę w tej osobie, wiadomo, że jak jesteś zakochany, zakochana, będziesz widział tę osobę przez różowe okulary, więc próbuj z boku spojrzeć, jaka to jest osoba, jak się zachowuje właśnie wobec innych, wobec ciebie. Ktoś ci mówi coś na temat tej osoby, co jest być może dla ciebie nieprzyjemne, bo mówi coś złego. Nie wiem, nastolatek, któremu matka coś mówi, słuchaj, ta dziewczyna to taka i taka, nie dla ciebie, albo przyjaciółka, przyjaciel coś mówi. I teraz nie chodzi o to, że mam się rozstać dlatego, że mi ktoś tak mówi, tylko chodzi o to, że niedojrzałe jest rozstać się tylko dlatego, że mi ktoś mówi i niedojrzałe jest w ogóle nie posłuchać. Zastanów się, rozważ, przyjmij albo odrzuć. I kolejna wskazówka. Wycofaj się, póki zakochanie jest małe. Bardzo ważna wskazówka. Jeżeli widzisz, że zaczynasz się rozkochiwać w kimś zamężnym, żonatym, w kimś, kto jest początkującym alkoholikiem, w kimś, kto nie szanuje, kto po prostu jest z różnych względów nie dla ciebie, albo to będzie nieszczęśliwy związek. Kiedy zakochanie jest małe, można nawet siłą woli, albo jak ktoś jest wierzący z pomocą Boga, po prostu popracować wewnętrznie i jak gdyby ono, że tak powiem, będzie... Ta energia pójdzie gdzie indziej. Pójdzie tak? Gdzie indziej. Mm-hmm. Natomiast jeżeli zaczniemy sobie tak lekko traktować to zakochanie i sobie myśleć, no nie jest to możliwy związek do realizacji, ale przynajmniej tak się będę, sobie tak będę marzyć, tak myśleć i potem tak sobie marzę i tak myślę i w końcu już jest trudne do opanowania. I to jest niebezpieczeństwo, które również czeka, i tu już mówię do dorosłych,
którzy są w związkach, którzy przeżywają kryzysy, a kryzysy w każdym związku są naturalne. I wtedy niektórym, może nawet bardziej kobietom niż mężczyznom, nagle na przykład w takim kryzysie się przypomina, a był ten chłopak, ten pierwszy chłopak, ta miłość. I tak zaczynają myśleć, i tak zaczynają marzyć. Ja powiem tak dosyć mocno, może i od strony już wiary, to jest szatańskie po prostu. Miłość to jest tu i teraz z tym człowiekiem, konkretne budowanie związku. A gdybanie, co by było gdyby, to jest spychanie człowieka na jałowy bieg wyobrażeń, marzeń i naprawdę trzeba z tym ostro walczyć, ponieważ wtedy człowiek coraz bardziej jest rozczarowany tym, co ma, a coraz bardziej w swojej głowie buduje pewną fikcję, której nie ma, bo najłatwiej się buduje związek z tą osobą, której nie mamy na co dzień. Z kimś fikcyjnym, wyidealizowanym, jeszcze przez biegiem lat upiększonym, tak? Ja jeszcze jedną rzecz powiem, bo już nie wskazówkę. Wiem, że czas nam się kończy. Chcę powiedzieć bardzo fajną rzecz o tym, jak sama młodzież chce szukać wiedzy. Może nawet nas ktoś słucha w tej chwili z Łochowa. Łochów, miasto na Mazowszu, czy może na Podlasiu, na pograniczu. W przyszłym tygodniu jedziemy tam właśnie do liceum na program Archipelag Skarbów. Po raz pierwszy tak się zdarza, że nie zaprasza nas ani szkoła, ani gmina w pierwszej kolejności, ani rodzic, bo i takie sytuacje były. Zaprosiła nas jakby no, licealistka, dziewczyna, która znalazła w internecie, że jest taki program Archipelag Skarbów, która namówiła dyrektora, wszystko się udało doprowadzić. Będzie nam pomagała w trakcie realizacji, jestem pełen podziwu. I to pokazuje, że jest mitem, że młodzież nie chce słuchać rzeczy o miłości, o seksualności, że to dorośli o skostniałych poglądach na siłę narzucają na przykład czekanie z seksem. Właśnie młodzi ludzie chcą słuchać wskazówek na ten temat. Jak tak żyć? Jak budować dojrzale miłość? I sami nawet wychodzą z inicjatywy. Dla mnie to jest piękne i chciałbym, żeby tak było, że będziemy razem, ręka w rękę, doświadczeni z młodymi, zmieniać tą kulturę, która jest taka marna, taka obiecująca tak niewiele w sferze miłości, obiecująca krótkie związki, obiecująca rozczarowania zamiast czegoś pięknego na wiele lat. Panie Szymonie, jeszcze pytanie. Gdzie można nabyć książki, o których rozmawiamy? Jeśli chodzi jeśli chodzi o książki mojej żony, pierwsza część Herbata Szczęścia, druga Córka Szklarki, najlepiej moim zdaniem szukać w internecie. Są bardzo łatwe do znalezienia w internecie, a wcale niełatwe w księgarniach. Herbata Szczęścia i Córka Szklarki, to jest druga część, chociaż ma inną okładkę, inaczej wygląda. Kto czyta, nie jest zawiedziony, naprawdę wciągają. I druga rzecz to co do książek moich. Dziki Ojciec, to jest książka, też łatwo w internecie, ale poza tym myślę, że w księgarniach katolickich najprościej byłoby znaleźć. Wydawnictwo W Drodze. I też jest książka naukowa. Myślę, że mogą być osoby, które mogłyby się zainteresować. Nazywa się Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. W tej chwili aktualne jest drugie wydanie z zeszłego roku. I to jest książka, która podsumowuje argumenty naukowe na temat tego, dlaczego wychowanie młodzieży w kierunku właśnie wstrzemięźliwości, później wierności może być skuteczne. Jakie są na rzecz tego argumenty naukowe, również pochodzące z badań polskich. I to jest, myślę, dla profesjonalistów zajmujących się dziedziną cenna pozycja naukowa. Bardzo dziękuję za to dopowiedzenie. Jeszcze pytanie, czy z panem się można skontaktować w Kobyłce? Takie pytanie jest na każdym. Mieszkam w tej Kobyłce. No właśnie, ale miasteczko. Gdzie? No jak się można skontaktować? Nam nie bardzo wiemy. Tak, no nam przy to ja nie lubię, bo ja w niedzielę to jestem niedzielny i odświętny. Myślę, że po prostu można znaleźć do mnie kontakt na stronie internetowej. Tylko bardzo bym prosił szanować, jak ktoś gdzieś tam się wyszuka mój telefon, w dni powszednie, w godzinach pracy. Bardzo proszę, nie w niedzielę, nie w soboty, nie wieczorami. Przypomnijmy adres strony internetowej. Program.archipelagskarbów.eu lub homohomini.org. Na tej stronie jest zakładka Archipelag Skarbów i tam można znaleźć namiary. Naszym gościem był dzisiaj pan Szymon Grzelak, psycholog, autor programu edukacyjnego Archipelag Skarbów, wiceprezes zarządu Fundacji Homo Homini imienia Karola de Foucault, tato, a wcześniej mąż, autor książek. I też czterech córek. Bardzo kocham. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Ja też dziękuję. Bardzo państwu dziękuję za współtworzenie tej audycji. Zapraszam w